23 sierpnia dokonano uroczystego otwarcia przebudowanego odcinka drogi łączącej Oleszno i Panigródz. Przebudowa kosztowała 2 136 486 zł i 89 groszy. Gmina Gołęcz na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie w wysokości 95%, co daje kwotę ponad 2 milionów złotych. Pięknie, bardzo ładnie, dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że tutaj no wiele, wiele lat czekaliśmy na jego zakończenie. Jest to trzeci etap. Chcę powiedzieć, że bez mała ponad 20 lat żeśmy się borykali z rozwiązaniem tego problemu drogowego, bo tutaj były zaangażowane i są zaangażowane duże koszty. Tutaj wybudowaliśmy to tutaj przedsięwzięcie, ten projekt przy dotacji rządowej w wysokości ponad 2 milionów złotych. Jest to 95% dotacji, jest to ogrom pieniędzy. Jest to odcinek 2 km 300 bodajże 17 metrów i parę centymetrów. I jak tutaj powiedziałem, jest to ponad 2 km 300. Łącznie z tym pierwszym i drugim etapem to jest 3 km 317 metrów naszej gminnej drogi. Zostało do wykonania jeszcze ciąg drogi powiatowej od byłego SKR-u w kierunku wylotu drogi wojewódzkiej. W tym miejscu bardzo serdecznie chciałbym podziękować tutaj, jak powiedziałem, panu posłowi, panu tutaj Krzysztofowi Czarneckiemu za wielkie, wielkie zaangażowanie w pozyskanie tych środków, nie tylko tych, ale wielu innych, które pozyskujemy na terenie tutaj naszej gminy w różnego rodzaju projekty. Tutaj jest tutaj realizowany projekt remizo świetlicy budowy. Kilka dni temu oficjalnie zamknęli projekt przedszkola. Za 2-3 tygodnie będziemy uroczyście otwierali rozbudowę przedszkola. W każdym razie, panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym całej społeczności naszej gminy za wielkie serce i pomoc w realizacji. Dziękuję tutaj wykonawcy, dziękuję panu inspektorowi, bo tutaj naprawdę bardzo rzetelnie zostało to zrobione. Zresztą ci z państwa, którzy tutaj jeździli, patrzyli, doglądali, widzieli, że naprawdę jest to naprawdę rzetelnie wykonane zadanie tutaj przebudowy drogi. No i sądzę, że ona będzie służyła tutaj przez wiele, wiele lat tutaj naszej społeczności, nie tylko tych trzech wsi, ale całej społeczności gminy Gołęcz, bo ona jest takim fajnym ciągiem komunikacyjnym łączącym nas potem z Kcynią, dalej z Bydgoszczą. Jest to taki bardzo fajny skrót. Panowie projektanci, panie prezesie, wykonawco, bardzo dziękuję. Dziękuję za tolerancję wszystkim mieszkańcom, którzy no cierpliwie patrzyli, czekali, kiedy będzie zakończenie. Ale jak ja mówię, żeby było ładnie, musi być no troszeczkę mniej ładnie, bo jak to się mi podczas remontu, wiadomo, to ciekawie nie wyglądało. W każdym razie dziękuję. Oddany odcinek poświęcił ksiądz Marcin Puziak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Panigrodzu. Pobłogosław tę nową drogę, aby wszyscy, którzy będą z niej korzystać, wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki. Oto Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości odwróciliśmy tą tendencję, która była przez wiele lat w Polsce, mówiąca o tym, że jest podział Polski na Polskę A, duże aglomeracje, silne aglomeracje, jak i też duże, silne zakłady, i Polskę B, czyli tą Polskę lokalną, samorządową. Zainwestowano ogromne środki finansowe idące w kierunku inwestycji społecznych. Mówimy tutaj o rodzinie, o emerytach, o dzieciach. Ale także ponad 100 miliardów złotych przeznaczono na realizację inwestycji dla lokalnych samorządów. I dlatego też te środki finansowe pozwalają na realizację tych inwestycji. Pewnie są to duże środki dla lokalnego samorządu, którego nie byłoby stać na realizację takiej inwestycji. Bo tak naprawdę, jakby się podsumowało wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w Gołańczy, to pewnie pan burmistrz by musiał ze 3 albo 4 kadencje zbierać te środki, aby w takim krótkim okresie czasu wykonać te zadania. Ale one są dla państwa, dla lokalnej społeczności, ale także umożliwiają wykonywanie tych zadań przez lokalne firmy. Lokalne firmy, które zatrudniają
lokalnych mieszkańców, co pozwala także na ich funkcjonowanie, jak i też na zabezpieczenie finansowe naszych rodzin. My się cieszymy z tego, że w końcu zadziało się tak, że ta mała społeczność, te małe samorządy realizują potężne inwestycje, inwestycje, które idą już w dziesiątki milionów złotych, a to, co pan burmistrz powiedział, bo wczoraj sobie spisywałem po to, żeby zaproponować pozytywne rozpatrzenie, to jest ponad 10 milionów następnych wniosków, które są złożone i jeszcze w tym roku pan burmistrz informację taką otrzyma, a czas realizacji to już będzie tym czasem, którym sobie państwo wybierzecie. Ale to znaczy, że traktujemy wszystkich Polaków jako jeden wspólny naród, wszystkich nas jako tych, którzy jesteśmy gospodarzami polskiej ziemi i ta polska ziemia niech się rozwija dla naszego dobra, jak i też dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle, panie burmistrzu, panie przewodniczący, czcigodny księże proboszczu, panie sołtys, szanowni państwo. Ja bardzo dziękuję też za zaproszenie na dzisiejsze otwarcie tej drogi, która rzeczywiście jest imponująca. Pamiętam, jaki był stan techniczny drogi poprzedniej, bo oglądaliśmy tutaj, spotykając się często na terenie miasta i gminy Gołańcz z panem burmistrzem, z panem posłem, oglądając te potrzeby i rzeczywiście jest to skok cywilizacyjny. I to bardzo dobrze, że w wielu obszarach państwa gminy, miasta i gminy Gołańcz widać ten skok cywilizacyjny. Jest obrana bardzo dobra strategia inwestycyjna, gdzie dostrzega się kolejne potrzeby rozwojowe, czy to w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, bardzo ważnej, bardzo potrzebnej i te rzeczy są realizowane, ale także w infrastrukturze drogowej, oświatowej, skutecznie sięga się po środki z programów rządowych i bardzo się cieszę, że ten model rozwoju naszego państwa, który w poprzednich okresach skupiał się tylko i wyłącznie na dużych aglomeracjach, został przełamany, bo przecież państwo, czy my wszyscy też przecież żyjemy w małej miejscowości, też potrzebujemy dróg, potrzebujemy równego dostępu do tych wszystkich dóbr, które są bardzo łatwo dostępne w dużych miastach i to w ostatnich okresach się dzieje. A ten dynamiczny rozwój, który jest możliwy i który jest widoczny na terenie państwa gminy, on jest widoczny nie tylko z poziomu, powiedzmy, powiatu wągrowieckiego, ale także z poziomu całego naszego regionu, a to mówię państwu jako członek Komisji Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, więc tutaj mam dokładną wiedzę i dokładne analizy tego, w jakim tempie poszczególne powiaty i gminy się rozwijają. Wasz rozwój jest imponujący. Dzieje się tak dzięki dobrej współpracy, dobremu zarządzaniu miastem, ale też współpracy z panem posłem Krzysztofem Czarneckim jako radny sejmiku, ciesząc się z rozwoju naszych gmin, naszych powiatów, naszego regionu. Bardzo panu posłowi, panu burmistrzowi dziękuję i życzę, aby ten dobry rozwój trwał w następnych latach w skali jak zarówno oczywiście centralnej, rządowej, ale także w skali państwa, miasta i gminy, aby te osoby, które skutecznie działają, mogły działać dalej w latach następnych i tego życzę.